Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze czas na gościa głównego telewizji Republika o poranku. W naszych łączach skarbowych Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Wczoraj debata w Sejmie. Jest szansa, żeby wokół sporu, wokół wojny hybrydowej na polskiej granicy zapanowała pewien konsensus między partiami politycznymi? Myślę, że jest taka szansa, natomiast przynajmniej jeśli chodzi o większość sił opozycyjnych, może nie wszystkie, może nie wszyscy politycy sił opozycyjnych, natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno, to, że Zjednoczona Prawica i obóz rządzący będzie zawsze dążył do tego, żeby wokół tego tematu była jedność w Polsce, bo jak wiemy, jedna z metod tej wojny nowoczesnej, hybrydowej, to jest metoda skłócenia przeciwnika wewnątrz w państwie i doprowadzenia do niepokojów społecznych. My tego absolutnie nie chcemy zrobić, ale widzę, że rzeczywiście jest taka sytuacja, dosyć dziwna, ale jednak mimo wszystko przyjemna, w której TVN24 mniej więcej nadaje na tych samych falach, co telewizja publiczna, co telewizja Republika i ba, więcej powiem panie ministrze, nie wiem czy pan minister jest po, ale ja jestem po porannej lekturze prasy, Gazeta Wyborcza. Może dlatego, że piórami... Niebywałe. Tak, że byłami trzech piórem trzech młodych dziennikarzy, może jeszcze nie, no nie zmęczonych przebywaniem z Adamem Michnikiem przez wiele lat czy dekad, napisało tekst na jedynce, który jest w zasadzie pozbawiony manipulacji łukaszenkowskiej propagandy czy rosyjskiej propagandy. Normalny tekst można przeczytać i się czegoś z niego dowiedzieć bez czucia wschodniego zapachu. To jest coś, co się nie zdarzyło, być może przynajmniej mi się nie zdarzyło od początku tego kryzysu. Czuję się 30 lat młodszy, bo 30 lat temu kupowałem Gazetę Wyborczą głównie dla dodatku sportowego, który był znakomity, ale też można było coś przeczytać tam, ale to było 30 lat temu, więc no, czasy się zmieniają. To rzeczywiście tak jest. Ja nawet wczoraj podziękowałem redaktorom TVN24, bo zadałem sobie trud dzień wcześniej oglądania relacji z tego, co się dzieje na granicy w TVN24. I tam rzeczywiście ten przekaz był no, zbliżony już bardzo mocno do tego, co jest prawdą w telewizji publicznej i w innych stacjach telewizyjnych. Więc no, coś się dzieje dobrego wokół tego tematu. Myślę, że nawet nasi przeciwnicy polityczni, opozycja zrozumieli, że nie opłaca się Polsce i im politycznie, bo wydaje mi się, że to jest kalkulacja polityczna. No ale nawet gdyby taka była, to i tak dobrze, że jest. Nie opłaca im się politycznie występować przeciwko służbom polskim broniącym granice Rzeczypospolitej Polskiej, a służbom nieustannie dziękujemy, bo naprawdę stają na wysokości zadania i są tymi bohaterami, którzy bronią naszej niepodległości dzisiaj w tych trudnych dniach. To jeszcze raz przegląd prasy, wrócę do niego, bo zapomniałem, nie zdążyłem tego fragmentu przytoczyć. Felieton Jana Maciejewskiego, druga strona Rzeczpospolitej, to teraz panu ministrowi zacytuję. Podobnie jak powielanie białoruskiej propagandy przez niektóre media, czy polityczne szopki w postaci denuncjowania właśnie w tym konkretnym czasie polskich ministrów do Trybunału w Hadze. Nie twierdzę, że wszyscy odpowiedzialni za te akty są świadomymi sojusznikami Łukaszenki, ale podczas wojny głupota równa się zdradzie stanu. Pisze Jan Maciejewski. Zupełnie inne tony, ale... Ja się mogę tylko pod tym podpisać. No. Ale z taką głupotą mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach i miesiącach, panie ministrze. I panie redaktorze, przez litość również dla tych, którzy te głupoty wykazywali, a to są ludzie, to jest ogromna część niestety społeczeństwa. Mimo wszystko i tu jest wielki żal do tych stacji telewizyjnych i do tych mediów, które zmanipulowały polskie społeczeństwo, bo od pierwszych dam, od byłych pierwszych dam, byłych żon prezydentów, byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Żony są obecne, ale są byłymi pierwszymi damami. Dokładnie. Przez celebrytów, ale też polityków Platformy Obywatelskiej czy Lewicy. Naprawdę były to zdarzenia i były to słowa i były to jakieś wypowiedzi, które są po prostu haniebne i których do targowicy nawet nie można było porównać. No ale dobra, okej, zostawiamy to. Mam nadzieję, że to, co się stało wczoraj, to, co dzisiaj czytamy w prasie, będzie trwało. Bo konflikt tego rodzaju, a to jest wojna hybrydowa, nowoczesna, wymaga naszej jedności i dziękuję wszystkim, że tę jedność wykazujemy. To teraz przejdźmy już do zakresu działania pana ministra. Czy ta wojna jakoś odbije się na szkołach? Ma wejść HIT, ale ma wejść dopiero, czyli historia i teraźniejszość, ma wejść dopiero nowego roku szkolnego. Czy będą jakieś dyspozycje czy zalecenia z ministerstwa, żeby szkoły w tym czasie bardziej przyjrzały się sytuacji, zrobiły specjalne lekcje wychowawcze czy lekcje historii o wojnie hybrydowej, o dezinformacji? Czy to jest ten moment, kiedy trzeba także na tym poziomie działać?
Nie, nie. Jeśli chodzi o tematykę zajęć, to tutaj nic nie zmieniamy. Natomiast to, co zrobiłem, to wczoraj wieczorem podpisałem rozporządzenie, bo to jednak jest rozporządzenie, a nie tylko wytyczne, o tym, że w powiatach przygranicznych, graniczących z Białorusią, dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z organami prowadzącymi, czyli jednostkami samorządu terytorialnego w przeważającej większości oraz z kuratorami mogą przechodzić na naukę zdalną, jeśli jest niepokój wśród rodziców i dzieci dotyczący oczywiście tej sytuacji, którą obserwujemy na granicy. Więc to jest reakcja Ministerstwa Edukacji i Nauki właśnie w ten sposób sformułowana w rozporządzeniu. Natomiast co do zmiany zakresu zajęć, nie. Natomiast jest dla nas szczególnie ważna, żebyśmy od 1 września 2022 roku ruszyli właśnie z tym nowym przedmiotem, historia i teraźniejszość, bo nasze młode pokolenia nie znają historii najnowszej, a zatem nie znają procesów historycznych, które bezpośrednio oddziałują na to, jaka jest rzeczywistość dzisiaj, rzeczywistość ich otaczająca. Stąd historia, teraźniejszość w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej, czyli dla wszystkich, we wszystkich rodzajach i profilach szkół ponadpodstawowych, a nie tylko w ostatniej klasie, kiedy uczyli się tej historii tylko i wyłącznie ci, którzy zdawali maturę z historii bądź z WOS-u. Czasami dziennikarze mają łudę, że na rzeczywistość wpływają. Ja właśnie takiej łudzie w tej chwili ulegam i może na panu ministrze wymuszę albo przekonam do tego, że warto zmienić zakres tematyczny lekcji. Premier wczoraj mówił, że ten kryzys może trwać miesiące, kwartały, może trwać tyle, ile trwa kryzys na Ukrainie. Panie redaktorze, 7 lat. Ja tego nie wykluczam oczywiście, natomiast na ten moment jeszcze takiej decyzji nie ma. Bo młodzi ludzie posługują się TikTokiem chociażby. Posługują się już nawet nie Twitterem i Facebookiem, ale Instagramem i TikTokiem. Nauczyć młodych ludzi, jak się tam poruszać, czym jest dezinformacja, jakie informacje weryfikować, jakie przyjmować, jakich być krytycznym. To wszystko przecież polska szkoła mogłaby zrobić. Ale to mogę, panie redaktorze, powiedzieć, że nie samą tematyką zajęć, bo tu są podstawy programowe i podręczniki. Oczywiście nie wykluczam tego, co pan mówi, panie redaktorze, bo to rzeczywiście jest ważne, jeśli ten konflikt będzie trwał długo, a być może będzie trwał nawet latami, bo o tym mówił wczoraj pan premier. To będziemy to zmieniać, będziemy wpływać na młodych ludzi prawdą oczywiście. Prawdą na temat tego, jak to wygląda, jak wygląda nowoczesna wojna, którą Łukaszenka z Putinem wywołują dzisiaj na granicy wschodniej. Więc tutaj proszę nie mówić, że to jest uda, ale to jest rzeczywiście dobry wpływ dziennikarzy. I być może to będziemy robić. Natomiast na pewno to, co będziemy robić, no to i tu mogę zapowiedzieć na antenie Republiki. Docieranie do młodych ludzi na nowoczesnych platformach, to się chyba nazywa streamingowych, ja jestem już ze starszego pokolenia, rzeczywiście świetnie przygotowanymi filmami na temat polskiej kultury, polskiej historii, polskiej nauki, krótkimi filmami, które będą rzeczywiście atrakcyjne dla młodzieży. To przygotowujemy i będzie niebawem gotowe. Panie ministrze, informacja z nocy, ja jej nie zweryfikowałem, ale ona jest potwierdzona już przez Straż Graniczną, przez inne media. Dwie grupy, nie wiemy jak liczne, ale przedarły się przez kordon na północ i na południe od Kuźnic. Ja pytałem wczoraj i ministrów, i wiceministrów z polskiego rządu, z resortów odpowiedzialnych, czy nie boją, że nagle wszyscy się zwrócą na tą Kuźnię, Kuźnicę Białostocką, jeżeli mylę nazwę miejscowości, a gdzieś kryzys wybuchnie na innym odcinku granicy. Tak się zdaje się stało, że ta granica jest szturmowana na wielu, wielu miejscach i czasami te szturmy się udają. Panie redaktorze, to jest możliwe i będzie możliwe, dlatego że granica liczy nie kilometr, nie dwa, tylko rzeczywiście setki kilometrów. I być może będą również takie sytuacje, o których pan mówi, że gdzieś tam w którymś momencie jakaś część, nawet bardziej zorganizowana, przedostanie się przez granicę. Najważniejsze jest jednak całkowicie konsekwentne uszczelnianie tych granic i pokazanie tym, którzy tę wojnę wywołują, że tędy przejście jest rzeczywiście makabrycznie trudne. To jest główny efekt, który trzeba uzyskać. To, że tam jeden, dwóch czy nawet 50 migrantów przedostanie się przez granicę, to oczywiście jest rzeczywiście problem, ale ten problem jest rozwiązywany. Natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co rzeczywiście już wywołaliśmy, czyli pokazanie, że polskiej granicy nie da się przejść w sposób bardzo prosty. Jeszcze kolejny temat wprowadźmy do dyskusji, on się będzie przewijał w naszej rozmowie. Stanowisko Episkopatu i Watykanu. Wczorajsza konferencja wysokiego przedstawiciela, wysokiego duchownego watykańskiego w Moskwie razem z Siergiejem Ławrowem.
Można było odnieść wrażenie, że Watykan jest z powrotem na poziomie, pojawiłem, encykliki Cum Primum, wydanej w roku 1832-1800 po powstaniu listopadowym. Bardzo przykry dla mnie temat, dlatego że jestem człowiekiem Kościoła katolickiego, jak i pan zapewne, jak wielu naszych słuchaczy, jako wierni Kościoła katolickiego. I muszę powiedzieć wprost i bez żadnego tutaj tuszowania moich emocji. To jest skandal niebywały. To jest po prostu wstyd dla Kościoła katolickiego, że w ten sposób hierarchowie Kościoła katolickiego, watykańscy również, postępują, współdziałając z Rosją Putina. Skandal niebywały i wstyd, ale szanowni państwo, Kościół katolicki to nie są tylko hierarchowie z Watykanu, zresztą nie wszyscy hierarchowie z Watykanu, to jesteśmy my wszyscy i nasi proboszczowie, którzy mają zupełnie inne zdanie na ten temat. I którzy także zachęcają do obrony polskiej granicy. Na ile ten konflikt wpłynie na polskie relacje z zagranicą? Bo już mówi się, zwłaszcza opozycja mówi się, że nie ma rozwiązania bez współpracy z zagranicą, nie ma rozwiązania bez pomocy Unii Europejskiej, NATO, Stanów Zjednoczonych. Czy to jest tak, że ten kryzys to jest także możliwość czy element wygaszenia innych sporów z Komisją Europejską? Nie patrzymy w ten sposób na ten spór. Ten spór jest rzeczywiście wyjątkowy, dlatego że to jest chyba największe zagrożenie granic zewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej od czasów II wojny światowej. Więc nie to jest naszym priorytetem, żeby pokazywać, że bez nas to wy sobie nie da się rady. Naszym priorytetem jest obrona granic Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwo mieszkańców państwa polskiego. To jest rzecz podstawowa. A jeśli przy okazji nasi sojusznicy z Unii Europejskiej i z NATO zobaczą, że my rzeczywiście jesteśmy krajem praworządnym i skutecznym, no to tym lepiej dla Unii Europejskiej i dla NATO. Ja przepraszam, bo teraz pan minister zarządza edukacją i nauką, ale był okres, kiedy pan minister jako prawnik był przymierzany do fotela ministra sprawiedliwości. To były plotki, nie... No wyście przymierzali dziennikarze, nie ja siebie. O, pan minister, pamiętam dokładnie, że to w rozmowie z moją skromną osobą powiedział, że nie mówię tak, nie mówię nie, jeżeli będzie wola partii, to jestem gotowy resortem pokierować. Tak, to prawda, to takie są, cytuję z pamięci, ale cytuję dość dokładnie, bo jeszcze pamięć nie mam, Bogu dzięki, całkiem zwichrowanej. Na ile jest tak, bo też padało wczoraj z mównicy sejmowej, że to jest może ciekawy moment opozycji, żeby Zbigniew Ziobro dał premierowi i polskiemu rządowi pewien oddech w sporach z komisją, bo mamy wojnę hybrydową. Nie wiem, panie redaktorze, my nasze, że tak powiem, porządki wewnętrzne robimy tak czy inaczej. Również w innych dziedzinach wydaje się, że atak na wymiar sprawiedliwości w Polsce jest absolutnie jednoznacznie czytelny. Chodzi o to, żeby zdestabilizować również możliwości działania, czy destabilizować państwo polskie w środku. Ale zostawmy to dzisiaj. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest nasz priorytet pokazywać naszym sojusznikom, że bez nas sobie nie poradzą. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwu polskiemu i społeczeństwu. Co do tej sytuacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, ja pamiętam też naszą rozmowę, ale to była odpowiedź na pytanie, czy gdyby panu partia zaproponowała, to ja tak powiedziałem, jest. Gdyby mi partia zaproponowała, to sama propozycja byłaby zaszczytem i bym ją rozważył. Więc rzeczywiście tak było, ale na pytanie odpowiedziałem, a nie sam się zgłaszałem do odpowiedzi. To prawda, w propozycji koniec końców nie było, chociaż był wtedy kryzys i była zupełnie inna sytuacja polityczna w Polsce. Dobrze, mamy wróćmy. Mamy znakomitego ministra sprawiedliwości, także nie trzeba takiej propozycji. Wróćmy do edukacji, wróćmy do nauki. Ma pan minister, no nie bezpośrednio, ale także zarządza pan i szkolnictwem, jeżeli chodzi o ten wymiar wojskowy, ale też klasami mundurowymi. Tutaj coś się zmieni, to jest ta wojna hybrydowa, wpłynie na tok nauczania tych uczniów i tych studentów? To jest w ogóle fenomen, że od no już kilkunastu lat, można powiedzieć, zainteresowanie klasami mundurowymi nie słabnie, tylko wzrasta. I my to widzimy. Chcemy wprowadzać programy pilotażowe również w poszczególnych województwach, a później rozszerzać je na cały kraj. To jest niezwykle ważne. To jest również element wychowawczy, element czy ważny sposób wychowywania młodych pokoleń, czyli uczęszczanie do klas mundurowych i to przywiązanie do służby państwu, służby społeczeństwu, służby drugiemu człowiekowi. Gratuluję wszystkim uczniom, którzy udają się do, że wybierają te klasy mundurowe i szkoły, w których są klasy mundurowe i mają to osobiste przywiązanie do munduru funkcjonariusza służb polskich, służb państwa polskiego, bo to od początku świadczy o ich odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za innych i będziemy propagować czy promować tego rodzaju
tego rodzaju edukacji. W życiu studentów akademii wojskowych i szkół mundurowych, ponadpodstawowych, coś się zmieni, czy jak na razie ich życie i ich edukacja nie ulegnie jakiejkolwiek zmianie? Będzie się zmieniało to życie klas mundurowych i uczniów klas mundurowych, tak jak się zmienia, ciągle na lepsze, to gwarantujemy, bo to jest, jeszcze raz powtarzam, bardzo ważny sposób, sposób wychowywania młodych pokoleń, niezwykle skuteczny i niezwykle pożądany z punktu widzenia całości funkcjonowania państwa i społeczeństwa polskiego. 11 listopada i marsz w Warszawie. Wczoraj decyzja, że będzie to uroczystość państwowa. Pan minister nie raz, nie dwa już powiedział, że jak co roku będzie 11 listopada w Lublinie. Decyzja na temat marszu warszawskiego jest dobra, jest słuszna? Ja jestem szczęśliwy, że ta decyzja została podjęta. Gratuluję organizatorom Marszu Niepodległości. Gratuluję moim przyjaciołom, kolegom z władz rządowych, że taką decyzję podjęli. Marsz Niepodległości na stałe się już wpisał od wielu, wielu lat w ten krajobraz obchodów niepodległościowych w Polsce. To są tysiące ludzi, całe rodziny bardzo często maszerujące po Warszawie z flagami w ręku. Oczywiście prowokacje, które temu towarzyszyły w przeszłości, ale i też niedalekiej przeszłości, są nam znane. Oczywiście, że trzeba zawsze pilnować się, żeby te prowokacje nie doprowadzały choćby do takich wydarzeń, jak widzieliśmy i często pokazują inne stacje telewizyjne te wydarzenia z poprzedniego roku i to podpalenie mieszkania i tak dalej. To są rzeczy absolutnie naganne i skandaliczne, ale to nie jest obraz Marszu Niepodległości. Marsz Niepodległości to są dziesiątki tysięcy ludzi, często całych rodzin, które wiwatują na cześć niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i cieszą się tym, że są w niepodległej ojczyźnie. I tu organizatorem Marszu Niepodległości, od wielu lat organizującym te znakomite obchody, gratuluję. Gratuluję również i dziękuję wszystkim uczestnikom Marszu Niepodległości, a ja rzeczywiście już jako wojewoda zawsze uczestniczyłem w tych obchodach w Lublinie, bo też wojewoda jest organizatorem takich obchodów w Lublinie, więc tam mieliśmy zawsze znakomite też znakomitą organizację i wielkie przeżycia. A w tym roku będę w Warszawie, ale będę w Warszawie na uroczystościach wraz z panem prezydentem, a później mam obchody Święta Niepodległości w innych częściach kraju. Tak to zostało zaplanowane. Ach, czyli jednak w Lublinie koniec końców pana ministra nie będzie. Jeszcze tydzień temu była deklaracja, że będzie pan w swoim rodzinnym mieście. Istotnie tak miało być, ale ponieważ pan prezydent zaprasza członków Rady Ministrów na obchody w Warszawie, a później, tak jak powiedziałem, wieczorem mam zaplanowane obchody w innych częściach kraju. Minister jest dla całej Polski, a nie tylko dla swojego okręgu, więc w tym roku wyjątkowo zdecydowałem, że będę brał udział w obchodach centralnych, a później pojadę do województwa łódzkiego i tam będę spędzał czas na obchodach Święta Niepodległości z naszymi przyjaciółmi. No, właśnie. Chociaż jakby patrzeć na mapę polskiej nauki i życia akademickiego, to gdzie lepiej wypadało być ministrowi edukacji i nauki niż nie w Lublinie. Właśnie. Panie ministrze, to jeszcze dwa słowa na temat tego marszu. Czy to nie jest jednak błąd, że jeżeli państwo polskie podejmuje decyzję, że pozwoli temu marszowi przejść, że podnosi jego rangę, to jednak, żeby ktoś tam z rządu się pojawił, żebyście wzięli pełną odpowiedzialność, nie tylko, że umożliwiacie przejść, ale też, że staniecie na jego czele, albo będziecie, żeby ktokolwiek, jakiś wicepremier jeden się tam pokazał, że jednak jest na miejscu. Ja nie wiem, panie redaktorze, kto będzie na Marszu Niepodległości. Tego w ramach rządu wczoraj na przykład na Radzie Ministrów nie uzgadnialiśmy, kto będzie gdzie na uroczystościach Święta Niepodległości. I wcale nie wykluczam, że ktoś z rządu będzie uczestniczył w Marszu Niepodległości. Gdyby nie wcześniej zaplanowane właśnie tego rodzaju obowiązki, powtarzam, Święto Niepodległości jest w całej Polsce i w różnych miejscach obchodzi ale się... Ale jak widzimy, można plany szybko zmieniać. To być może i ja bym brał udział w Marszu Niepodległości. Natomiast tak się złożyło, że to te uroczystości w województwie łódzkim były wcześniej zaplanowane. Dla mnie szczególnie ważne, o szczegółach teraz nie będę mówił. Natomiast nie wykluczam, że ktoś z rządu będzie w Marszu Niepodległości. A nie jest tak, że ktoś obecny z rządu dałby też pewną gwarancję, że nastroje będą inne, mniej radykalne, że
albo i gdybyśmy dzisiaj zapowiedzieli, że ktoś z rządu będzie w Marszu Niepodległości, to dałby gwarancję spotęgowanych prowokacji wokół Marszu Niepodległości. To są różne punkty widzenia, panie redaktorze. To na koniec Rafał Trzaskowski. Jak pan minister oceni jego działalność? Bo prezydent Warszawy do końca, już nie może prawnie, ale stara się przynajmniej werbalnie marsz zatrzymać. Kłamczuch, i to jest takie delikatne sformułowanie, który jeszcze w kampanii wyborczej mówił, że z chęcią weźmie udział w Marszu Niepodległości, dzisiaj wytoczył największe działa, jakie miał, i armaty przeciwko Marszowi Niepodległości. Nie udało się, panie prezydencie. Użył pan sądów, które nielegalnie sprzeciwiały się Marszowi Niepodległości. Nielegalnie całkowicie, w sposób absurdalny. Nie udało się, panie prezydencie, bo z patriotami w Polsce, z ludźmi niepodległości państwa polskiego, z ludźmi przywiązanymi do naszej suwerenności i wolności, pan po prostu nie wygrał. I tym apelem kończymy dzisiejszą rozmowę. Przemysław Czarnek, profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję, kłaniam się państwu. I do zobaczenia, i do usłyszenia. A u nas za chwilę potrójne espresso, czyli potrójna dawka polityki.